Ja jestem w stanie zagwarantować, że deficyt na 2016 rok nie przekroczy 54 miliardy złotych. Jestem w stanie postawić na to, to jest oczywiście spór pewien intelektualny, ale ja jestem w stanie rozstrzygnąć, spróbować rozstrzygnąć to, postawić to na to najnormalniej w świecie moje własne pieniądze. Jeżeli ten deficyt przekroczy, to ja wpłacam 10 tysięcy złotych na budżet państwa. Dla pana jest to łatwy zakład, bo pan po prostu zetnie wydatki na koniec roku i pan ten deficyt utrzyma w ryzach, bo wy dzisiaj taki manewr możecie wykonać. Ja bym chciał, żeby pan zakład przyjął inny, że dochody, które żeście zaplanowali w tym budżecie, które są nierealistyczne, są zbyt optymistyczne, że te dochody zrealizujecie i te wtedy pieniądze położy pan na stole. Taki zakład chętnie przyjmiemy. Pytanie o zakład odpowiada minister finansów Paweł Szałamacha. Panie i panowie, zakład przyjęty.